cosa ti sai penso perché ti ne ricordi da ti ti provocavi ti sai essere giri non si riesce proprio to 16 18 i pon o di cui non ci si giri przynajmniej u mnie kiedyś była często 16.30 i tak dalej. Także no, mam nadzieję, że Cię wyrobię, bo chciałam tutaj złożyć życzenia, bo no. Więc wesołych świąt, tam tak, jak wczoraj składałam, żebyście tam byli mi tam zdrowi, żebyście tam zacnych prezentów, którymi możecie się później pochwalić, bo na Facebooku będzie post i będziecie mogli się tam pochwalić, co macie. Będzie pewnie w formie filmiku, bo nie będzie mi się chciało tego wszystkiego pisać, ale no. Tam smacznego karpia, chyba że ktoś nie lubi, to smacznego tego, co on tam lubi najbardziej na tym stole. No, żebyście nie zachrypnęli, jak będziecie kolędy tam śpiewać. No, żeby wam się choinka nie zwaliła na obieg, będziecie po prezenty biegli. I żeby karp nie spierdzieli wam ze stołu i nie wiem, drzwiami was nie spierdzielą czy tam. No i co? No i z moich pięknych życzeń to było na tyle. Nie są zacne, ale są oryginalne, bo wymyślone przeze mnie dosłownie sekundę temu. Tak, wymyślam życzenia zawsze na szybko. No i co? Dzisiaj kolejny dzień aktualizacji. Będziemy dzisiaj za pomocą naszej wspaniałej pałki, znaczy różdżki, odkrywać, co tam w tych kamieniach runicznych siedzi. Właśnie jestem na te przy jednym, tylko on jest niestety tylko, to jest takie smutne. I jedziemy. Najpierw może sobie obserwujmy, może zdarzy się dzisiaj coś ciekawego, wątpię to osobiście, bo znając SSO to o jest, gdzie to było? Tam to było. Bo znając SSO to... No nie. Okej, dajcie mi zadatkę. Nie widzę żadnych zmian z wczoraj. Tak mi się wydaje. Nawet nie widzę żadnego ruchu. No, mówiłam, że dzisiaj też się nic nie wydarzy. Ale może jutro się coś stanie. Co, co, co? Co to jest? Też mi się przypomniało te zdania z Dud. Widzieli się na Dark Core. Okej. Moja droga. I skoro już tu jesteśmy, to ja chcę ogarnąć kamienie runiczne. Dark Core poczeka. Nie miała tam mnie czekać Aleks czasami? No właśnie. Mogę włączyć mikrofonę, bo tak trochę głupie to wygląda. W ogóle wiedzieli wszyscy, co dzisiaj było w kalendarzu? No, mam nadzieję, bo był za cliff. Tak, mi chodzi tylko o GIF, bo StarCoinsy to takie fajne, no, ale GIF był fajny, był najlepszy. GIF był o wiele wytniejszy niż te StarCoinsy mimo wszystko. No i gdzie jest Aleks? O, jedzie, Jezu. Myślałam, że nie przyjedzie, jeżeli się coś po drodze stało, nie wiem, kolidował nogę albo spadł z koni, dostał wstrząs mózgu. Jak Sonia wczoraj. Siemka, Alex? Wyspałka? Okej. Gotowa. Co mam robić, mistrzu? Mam wrażenie, że o co będzie chodziło z nową reputacją, więc za chwilę zobaczymy. Co mam zrobić? O Boże. Boże, Aleks, ty głupia jesteś. Co? Różdżka runiczna. O, fajne!
się. Czekajcie, co? Zaczęłam na początku, bo ja zawsze na początku mam taki mindfuck, że to i what the fuck, gdzie to jest? I ja jestem ślepa na mózg. Nie, to jest ostatnie. Dobra. Dobra. Ja tu pewnie znaczy coś takiego przyspieszę i... bo nie zaczęłam na początku, myślałam, że to będzie nam pokazywać. Jakoś się zdziwiłam, że nie pokazuje. Ja się tutaj, że od góry do dołu mam to zrobić. Bo ona mówiła, że to będzie w odpowiednim porządku, więc... Ale dopiero później skapinam, że to ma być po kolei każdy kamień runiczny, nie? Dobra. A więc... Już się zgubiłam. Czujecie, że się już zgubiłam? To jest dopiero początek. I było to. To. I... O. Tak, to za duże, ja nie widzę wszystkich. Jak to będzie nowa reputacja, to ja się zaszczelę, naprawdę, wierzcie mi. Ja się zaszczelę. Nie chcę. Nie chcę. Ja się boję, nie chcę. Ja wiem. Fajnie! Cieszę się razem z tobą! Będzie nowa reputacja do robienia w tym. W kręgu błyskawicy, w wewnętrznym kręgu błyskawicy. Shire. Alex jest popadok. Tak, nie właściwie mnie tu grubą dupą. Dobra, to teraz trzeba iść do Lindy. Oho, okej. Dobra. Jezus Maria, to nowe misje są straszne, bo wszyscy w siebie wchodzą. Już wolałabym, jakby znikali na tą chwilę, co jest tu niemożliwe. Dobra, czyli okazuje się, że po robieniu całej reputacji, no, jesteś pośladek. Dobra, po robieniu całej reputacji czeka nas kolejna reputacja, czyli nie jest to, nie? Wypieprzała mi się, o kurde. Pocieszka nieudana, przykro mi. Sprawdźmy, czy ten drugi jest aktywny. W ogóle to teraz będzie trzeba latać po całej mapie, szukać tych aktywnych, a one nie mają takiej poświęcenia jak jeszcze inne. Niestety.
A szkoda, o widzę, że jest. O Jezus Maria, co tu się dzieje? Tak, zmierzmy to przy okazji, skoro już tu jesteśmy. Bo chciałabym szybko zrobić tą reputację, bo jakoś nie jest ona najciekawszą reputacją, jaką robiłam w życiu. Jest strasznie podobna do szczyny. Kolo kokosowa do mnie. No, no co nie? No wiedziałam, że się świeciło. Co? Co za rujstwo? Czyjcie wy to? Czyjcie wy to? No jak nie to? No jak nie to? No comment. Teraz. Dobra, nie to nie. Teraz tu coś. To jest pewnie gdzieś tu. Na dole, żeby ten. Żeby nie mogła tego sięgnąć, dokładnie. I teraz takie coś. I to jest. Ja się nie wyrobię, jak to czuję. Czy pewnie za dużo razy kliknęłam tam to słoneczko i nie uznał, że źle. Nie dobra tak było. Bo jestem zbyt niemądna, żeby nic inaczej, prawda? I teraz nie ogarniam się, gdzie jest reszta kamieni, bo ja wczoraj długo nie byłam na sesji, bo musiałam przetworzyć ten filmik i czy tak mi zwaliło. A później musiałam ogarnąć pokój. Ile mam tej reputacji mało? Mniej niż zero. Bez jej podniosę. Ja bym nie spodziewał się robić coś tam cały, bo jeżeli tak to mam przechlap pana w tym momencie. Będzie ciężko, będzie trzeba czekać na jakiś wykaz, jeżeli ktoś już znajdzie wszystkie i w jakie dni się świecą. Jeśli nie będzie chciał coś po całym SSO, tylko będę korzystała z takich pomocy. No. Więc idźmy do Indy, bo coś się dzieje w Dark Core. Jezus Maria, nigdy nie ziewam jak jadę, bo później wpadam we wszystko co się da. Chyba, że jest przez tę ścieżkę, teraz ja mogę podziwać. Nie widzę tutaj żadnych podejrzanych... Jak tutaj wolę zwolnić po tym co wczoraj mi tu ultra zrobił. Nie mam tutaj żadnych kamieni, ale... Myślę, że jest to tylko no tutaj dziwne, że tak się nie będzie pojawiło, nie? Bo takie... Tak. Alek się odpowiedział. Ja wam mówię, Alek się odpowiedział. Mieliśmy jechać w biedytytek, bo chyba nie da się siedzieć cały życie w biedytytek. Czy nie? Okej. No, krasnoludek. Tak wczoraj go nie zauważyłam. A tak wcześniej to nie chodziłam do biblioteki, bo tam tylko wtedy mam zadanie, no bo co innego może być w biblioteki, a nawet książek nie można zrobić. Dobra. Tak, mam 10. Tak! Pojedziemy do Dark Core! Jej! Jedziemy do Dark Core. Jedziemy do Dark Core. Ale... A Jezus Maria. A ja lubię się do Dark Core, Dark Core jest fajny. Na początku byłam taka... Jak pierwszy raz tam jechałam, to byłam taka trochę przerażona tego, co tam się dzieje, bo wiecie, no... nie miało się wtedy tam chyba tam mniej niż teraz. I nie wiedziało się, co się tam dzieje, co się tam powinno robić i tak dalej. Nie boję się tych dziewczyn, które nie mają kumy. Ło kurde! I w ogóle? Ale z drugim razem już było fajnie. A później już coraz fajniej się robiło. Szczególnie jak się z kimś szło i się widziało, bo już testy były tam na Dark Core i się widziało. I się miało tą budkę.
Jeśli miał tę łódkę, to spożył Tim. Nie łódkę. I się miał bekę, bo jedna osoba gdzieś tam spierdzieliła do przodu, a druga tak piszczała za nią. Wierzcie mi, ja już przeżyłam taki kurs. Karma na mnie piszczała, ja piszczałam na Karmie, tak nawzajem się piszczałyśmy. Płocie, nie zatrzymuj mnie. Płocie, bądź grzecznym płotkiem, bo inaczej cię zmienię w płotkę. Rybę. Żeby nie było żadnych niedomówień, to ryba. Nie koń, ryba. Ja jadę, kurczę, na mistrzostwa chcę jechać, co ja sobie myślę, kurczę. Łajajajajaj. O Jezus. I z, od razu... O Jezus. Znaczy nie! Zrobię sobie przy okazji. Może to przyspieszy pewnie, bo nie będzie nic ciekawego z moimi pomykami i tak dalej. Ale fajna jest ta animacja na początku, pójście przy was. A ty nie szlij śniegu! Ultra! Zostaw! Mało. Nigdy nie lubię sobie tej reprodukcji na towarzyską. Bo mi brakuje, no drewniej niż połowa, ale dalej dużo. W ogóle ile jest dziennie tych. Tam też coś jest? Chyba jest nieaktywna? Tak, aktywna, proszę. Ja widzę, że dosyć sporo tego jest na jeden dzień. 4 na razie wykryłam, pewnie tylko więcej. Skoro są tak częste. A sorry, no to trzeba... Jak przy ślinach. No zostawisz ten śnieg, koniu! Ja w ciebie nie wierzę. Czyli... są w tam jadnik, czyli będzie ciężko. A przy okazji zrobienia questów myślę, że to będzie łatwiej do znalezienia, nie? Ale bardzo do nich podobna. Także no. A teraz może uda nam się wreszcie dojść do Dark Horse. Znaczy jak po drodze trafią się jakieś te, ja nie będę narzekała, bo może przy okazji mi się pierwsza reputka wbija, ale wiecie. Wątpię, żeby w jeden dzień się dało, nie? Znacie wszyscy SSO i wiecie jak to SSO jest, prawda? No. No i zaczęłam temat, a nie wiem, czy dokończyłam. Chciałam powiedzieć, że jeżeli będziecie w tym słyszeli muzykę, no to moi rodzice puszczają muzykę z telewizora na tą AP, bo są w kuchni i tam robią CD i żeby to słyszeć, to muszę mieć na tą AP, niestety. Dobra, to jest termin. To się nagle głośno zrobiło. W moim koniu. Czekajcie, schowam jego konia przed deszczem. Będę dekać dobre dla niego. Dobra. I jak się chociażby o jeden krok ruszysz, to cię zeszczymy, okej? Okay? Dobra, fajnie.
jedziemy zobaczyć, co się wyrabia w Darkstore. Po drodze oczywiście piszcząc niemiłosiernie, jak mnie ktoś wykryje. Dobra, skitrajmy się tu, bo... no... a tam dziwne, że tak łatwo mi to przyszło z taką łatwością. Dobra... niech on sobie pójdzie. I skitrajmy się tu i czekamy, aż tam będziesz on już pójdzie? Nie, no tak. Raz, dwa. Idź sobie stąd! Idź mi stąd! Idź! Idź, idź! Dobra? Nie było wcale trudne. Z moich czasów to było trudniejsze, jak się pierwszy raz poszło. Teraz już się wie, gdzie, jak, żeby oni się nie widzieli. O Jezus, jak blisko to się zaszczelę. Okej. Okay. Rozumiem, że mamy iść aż tam. Ha! Nie zdążyłam. Dobra. To ja się w tym czasie napiję, póki on będzie przechodził obok. Czyli da. A, będziesz z powrotem, okej. Później będzie trzeba wejść tutaj. No dalej, człowieku. Nie chcę już dać iść dalej. Dobra? Pamiętam, ile na początku było z tym problemem, bo się nie wiedziało, jak tu iść. Wolno. I się miało taki mindfuck, czemu on tam stoi i nie da się przejść. Dobra, teraz poczekajmy. Na pewno nas nie zauważy, mimo że będzie świecił nam idealnie prosto w oczy i my oślepniemy. To on nas nie zauważy. Tam widzę dosyć sporo tych gości z Darkcore na tej platformie. Dobra, poszedł. Znajdziemy. Oj, będzie się działo. Znowu wystawimy pewnie w tak idealnym miejscu, żeby nas nie widzieli. Oczywiście nasza postać będzie w takim idealnym miejscu, że nawet będąc ślepymi nie zgadą. A może byś się ukryła? O Jezu Maria, co to jest? Ale fajne! A czy jak fajny dom? Darko. Masz coś mojego Darkiego? Że tu była jakaś rura, tu. No może wziąć, bo... wiecie tak, że co... Chcesz coś nagrać? Nie, ale nagrywam, a co? No wiem, jak nagram, to zrobię. Też może jutro, bo to
A, spoko. W ogóle ładnie pachnie, to będzie dzisiaj nowe. Może nie mogę być w wigilię. Wiem, ale to mi się dowie. Wigilię poprawić. No to jestem, jak tobie. Jezus, tej Nady się wystraszyłam. Nawet nie pytajcie, biedna Nadia. Ultra, chodź. I znowu mi się trafi. Ja nie wierzę, że to będzie. Tylko ja nie czuję się wiązki przez to, że na dworze... Już chcesz lecieć muzyczką, to ciszej. Że... No tylko ja nie czuję się wiązki przez to, że na dworze jest pogoda iście wiosenna. Bardziej bym mogła skojarzyć teraz sobie Wielkanoc, nie? Nie wiem. Pani mogę sobie teraz kojarzyć Wielkanoc, nie? A nie Boże Narodzenie, żeby się graściła. No ale dobra. Wow! Udało się. Czuję się rozglądam. Moje wątpię, żeby będzie była tą reputację. No też kto wie, to może nas jednak polubili i... Jest jakiś motor wizowy. Powiedzcie, że tego nie słyszeliście. I w ogóle przejdźmy sobie przez las. Może w lesie też są jakieś kamienie runiczne. Na przykład nie wiem, tylko runiczne. Na przykład jak pandoryczne szczeliny tutaj nie były, no to czemu nie mogą być kamienie runiczne? O Jezus, moja, to nie już było. Wiecie, jest nieaktywne. No to jest najdziwniejsze, że zawsze jak my odkrywamy jakąś reputację, to wtedy te kamienie, nie jestem ta droga. O Jezus. Czy szczeliny się odzywają, a wcześniej ich nie było. No ale w końcu to jest gra, czego oczekiwać po grze. Dużo jest tych kamieni, naprawdę strasznie dużo. Na początku tak tego nie było widać, nie? A teraz jak się przyjeżdżać, to chyba jakiś kamień runiczny, nie? No cóż. Większość niestety wygasła, no ale czego się spodziewaliśmy z BSS-a. Tam nie będą 4 na dzień. Powinna mnie trochę, bo czy tam było 3 reputacje? Bądź moim okiem, dopatruj kamieni runicznych. Nie. Wow. Okej. Jezu. Iście zawodowe. No i jak nie kupi to. A ty będziesz tak teraz mieć w kuku? Nie, serio pytam. Wiesz, ja mam nadzieję. Nie, mam. Muszę powalić ten kart. Jeszcze się mogę o niego zabić, co? Piętnaście. I rozumiem, że to koniec. Oczywiście. Każdy się mógł spodziewać. Dobra, a więc tak.
Ja mam tutaj spokojnie napijać sobie reputację przy okazji. Sami go tu przyprowadziliście, nie wiem czy wiecie. Ja sobie będę przy okazji napijać reputację. I myślę, że w następnym odcinku już będzie pokazany test tej reputacji. Może przy okazji nabije mi się parę innych reputacji, że parę reputacji zaskoczyła dwa na przykład, też mam to. No w paru dniach, chociaż jeżeli będą ciekawe, będę nagrywać na bieżąco i jak będzie dużo zadań, no to będzie tylko osobny odcinek, a jak będzie po prostu mała pogadanka z Alex i następne reputacje, no to dodam to do następnego odcinka. No więc co, jak mówiłam, wesoło się i tak dalej, a ja się kończę, żeby pomóc rodzicom. Także, mam nadzieję, że ten film się podobał, zapraszam do kolejnych i wesoło się.